Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na dwie partie Jana Krzysztofa Dudy z nastoletnim fantastycznym arcymistrzem z Indii Ramesh Babu Pragnanandą. Fantastyczna gra naszego Polaka, tutaj nie ma co ukrywać. Partia jest rozgrywana online. Panowie siedzą naprzeciwko siebie w trybie takim trochę nieco e-sportowym. Grają w Oslo z Janem Krzysztofem Dudą. Na miejscu jest Robert Kępiński. Pozdrowienia i powodzenia i tutaj przedstawię Wam właśnie dwie partie, które rozegrał Janek. Myślę, że bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą szachy są bardzo ciekawe jak zwykle, ale dosyć filozofowania. Jedziemy z tematem. Janek rozpoczął ruchem C4, przeciwnik odpowiedział E5. Skoczek F3 od razu z atakiem na pionka. Takie prowokacyjne, żeby zagrać R4. Tak też się dzieje. Nie jest to chyba jakiś super debiut białymi, ale tutaj z tego, co w wywiadach Janek mówił, no to wiadomo, że on tutaj nie odkryje wszystkich kart przed turniejem kandydatów, który rozpoczyna się już w czerwcu. Najważniejszy turniej w karierze Dudy. Skoczek na C6, prowokacja do bicia. Oczywiście to zostaje przyjęte. Pionek wybił. Skoczek C3 z atakiem, więc trzeba to obronić. I ruch E3. Nieco blokuje gońca oczywiście po tej przekątnej, ale goniec będzie grał po B2, po przekątnej właśnie A1, H8. Goniec zagrywa na F5, prosta sprawa, hetman na B3. Z atakiem na pionka, no oczywiście to nie jest groźne, tutaj B6 i hetman wrócił po prostu na C2. Tak naprawdę ta pozycja czarnymi jest wyśmienita, czarnymi dokładnie. Nie ma tu czarnymi żadnych problemów debiutowych, chyba Janek po prostu gra to świadomie. Trochę nieco gorsza po debiucie, ale po prostu swoja gra. Przypuszczam, że chciał tutaj przeciwnika trochę wybić z rytmu. Hetman D7, B3, posunięcie H5, tradycyjne posunięcie, które łapie trochę przestrzeni na skrzydle, fajny ruch. Goniec B2, goniec E7, H3. Ten ruch nie pozwala przede wszystkim żadnej figurce wejść na G4 w przyszłości. H4 zostaje zagrane, jeszcze większe tutaj łapanie tutaj powierzchni szachownicy, że tak się wyrażę. Długa roszada. Okej, po długiej roszadzie typowy ruch król B1, niech nas to nie zmyli, zobaczcie, że tutaj goniec strzela w tak pośrednio, pośrednio oczywiście w króla, ale jest pionek, odejście królem jak najbardziej, król B8, czarne robią dokładnie to samo, częsty obrazek po długiej roszadzie, że idziemy od razu królem w bok, to są dosyć ważne ruchy, szczególnie na przykład w obronie sycylijskiej, gdy gramy długą, skoczek zagrywa na E2, ten skoczek manewruje, ma tutaj oczywiście szansę na przykład na D4, posunięcie C5, tutaj pewne ruchy nie wymagają jakiegoś wielkiego komentarza, wszystkie posunięcia są dosyć jasne, ale teraz następuje ruch G4, no nie każdy by się pewnie odważył na takie posunięcie, z uwagi na to, że bicie w przelocie i zobaczcie, że tutaj pionek wisi. Ale to jest dokładnie wszystko fajnie przemyślane. Dobry ruch tak naprawdę G4. Ten goniec, jeżeli tam powiedzmy by odszedł, no to goniec G2 i białe stoją świetnie. Bić w przelocie trzeba. Otwierać wieżę, otwierać gońce, a logika podpowiada, tak grać należy. Skoczek wybija, goniec wybił. Tu wszystko zostało wybite do samego końca. Żadnej tutaj niespodzianek nie ma. I goniec zbija na F6. Poważna decyzja, ale to jest proste uproszczenie na konkretną grę. Goniec wybił i hetman zbił na E4. Pozycja według silników jest równa, ale powiem Wam szczerze, wolałbym chyba grać mimo wszystko to białymi. Z uwagi na to, że te pionki nie są jeszcze za bardzo wysunięte, końcówka może być przyjemna, ale oczywiście mogę się mylić, znaczy jeśli chodzi o gust tej pozycji, to wolę białe po prostu. Dobrze, nie zapędzajmy się za bardzo. W zawiłości G6 nastąpiło, król C2, hetman D7, no czyli tak widzimy tutaj te figury nieco kontrolują. Skoczek E2, manewry, mamy na to czas. Goniec D3, hetman D6. Co ciekawe, ta pozycja jest oczywiście równa i zaraz Wam powiem, że tutaj młody Hindus wcale nie myślę o remisie. Hetman F4. No i teraz oczywiście wymiana hetmana jest tutaj bliska remisu, ale hetman zagrywa na E6. To jest pierwszy oznak, że nie chce remisu. Bierze G1. Janek oczywiście też próbuje, tak? Bierze D6, wzmocnienie, hetman G5, goniec F6, hetman wrócił, goniec wrócił. No właśnie, niby tutaj figura wróciła. Propozycja taka cicha remisu. Bierze D7 i F5 nastąpiło. No i D4. No właśnie, w tym momencie jeżeli czarne by chciały grać na remis, no to wystarczyłoby wybić. Tak mi się wydaje. Bo po wybiciu, wieża wybija, no jest to totalny remis. Tutaj nie ukrywam, ciężko wygrywać.
pozycję jednym i drugim kolorem. Ale Hindus nie myśli właśnie o tym remisie i gra hetman f6. To jest na pewno ambitne podejście i bardzo dobrze, no bo młodzi zawodnicy powinni grać zawsze na wygraną. Znaczy w szachach powinno się zawsze grać na wygraną. Wieża d3 zagrywa Janek, g5 odpędzenie hetmana, hetman f4, no i wydawałoby się, że tutaj czarne cisną, ale nie jest tak do końca. Tu jest po prostu wybicie i w tym momencie pionek zbiera d4. No właśnie, ten pionek f4 za tego pionka. Tylko że teraz następuje bardzo, bardzo ciekawy ruch i tutaj no, trzeba mieć naprawdę niezły zmysł oceny pozycji, żeby dojść do takiej końcówki, którą białe uważały za lepszą. Skoczek na g3. Bo teraz narzuca nam się przede wszystkim wymiana na f4. Tak nie było, ale jakby nastąpiła, to skoczek f5. To jest bardzo ważne. Chwilowo białe mają pionka mniej, ale zwróćmy uwagę tutaj po widełkach i po wybiciu na g7 wieża wybija z atakiem na pionka. Co ciekawe, jak teraz wieża by zagrała i broniła pionka pasywnie, to król podchodzi. I prawdopodobnie tutaj wygrana byłaby białymi. Możliwe, że jest to remis po bardzo dokładnej grze czarnych, ale z praktycznego punktu widzenia nie sądzę. Król wchodzi, tego pionka osaczam i pionek więcej z F myślę, że dałby radę. Jednak w tej sytuacji wieża zagrała na D8, co jest lepszym ruchem Hindusa. Skoczek na H5, hetman E7 i szybka wymiana. Zobaczcie, że tutaj przechodzimy do ciężkich figur. Hetman G4 związanie. Wieża F8, szukanie jakiejś aktywności, hetman zbił i znowu to jest to samo, co wcześniej, czyli dobre ocenienie końcówki. Teraz zobaczmy, co by było po wymianie, bo to się też narzuca. Jeżeli byłaby wymiana i wieża zbiłaby na F2, to wieża D2. Okazuje się, że po wymianie wież ten pionek dochodzi bardzo szybko do pola przemiany. Król nie jest w kwadracie tutaj pionka, więc nie da rady, ale po wieża D2 na przykład wieża F8 i teraz wieża bije D4 i mamy jeszcze bardziej komfortową sytuację białymi, gdyż pionek jest wolny, zawsze go obronimy. Król szybko zasuwa do tego pionka. Tak nie było. W tym momencie hetman zagrał na H7, związał tutaj wieżę, co jest troszkę większym problemem białymi. Hetman E5, ale to oczywiście nie jest pozycja białych gorsza, to jest cały czas niby równa, z lekkim nachyleniem na białe już w tym momencie. Wieża D8. Posunięcie F5, czyli blokada, to jest bardzo ważne. W takich końcówkach bardzo ważny jest król. Oczywiście król białych jest mniej bezpieczny, ale dobra koordynacja figur zapewni na pewno mu bezpieczeństwo. Zobaczcie, jak to Janek po mistrzowsku rozgrywa. Hetman H4, no to wieża G3, nie pozwala zbić pionka. Hetman H2. Hetman F4 nie pozwala zbić pionka, ale jest ruch D3. No, zbić nie wolno, bo tutaj wisi. Czasami jest taka opcja, że jak na przykład wieża by zagrała powiedzmy tutaj na H8, to wieża G8 i straty materialne nam tutaj grożą. To znaczy król jeszcze by odszedł, powiedzmy wieża na D7 albo na D6, to wieża G8. Po prostu wzięcie hetmana. Sprytne pułapki istnieją, no, ale jest D3, król D2, hetman H8, no i hetman ma ochotę tutaj na B2. Ale jest F6. Zobaczcie, pionek jeszcze bardziej się awansuje i przede wszystkim tutaj przerywa komunikację hetmana z punktem B2, powiedzmy w ten sposób. Hetman zagrywa na H5, jakieś tutaj opcje na E2 grożą. Wieża zbiła. No i w tym momencie wieża zagrała na F8 i to jest poważny błąd czarnych. Zaraz do tego wrócę. Zwróćmy uwagę, jak można by było zagrać inaczej czarnymi. Ale nie wiem, czy też dostatecznie by to starczyło. Po hetmanie na A5 z szachem widzimy prostą opcję zbicia pionka. Janek na pewno by zagrał królem. Tutaj po wybiciu hetman D2. I to jest ten ruch, który wymusza tutaj wymianę. Należałoby wybić. Wymiana oczywiście tutaj na D3 przegrywa zdecydowanie, gdyż dochodzimy szybko pionkiem, więc powiedzmy po król C8 dajmy na to... albo wieża F8 może w tym sensie tutaj sobie zobaczmy. Bo na przykład jak król zagra na C8, to tutaj wygrywa szybko bicie i dojście królem przez D3. Dobrze mówię, ja to przestawię, bo w sumie tego tak nie analizowałem wcześniej, ale po wymianie sprawdzimy sobie tak i powiedzmy król idzie na D7, król E4, król E6, bo dosyć ciekawa końcówka, gramy F7, po wybiciu idziemy królem po te pionki, tak, bo ten pionek zostaje, sprawa byłaby tutaj myślę, że prosta. Jednak w tej sytuacji, jak wieża by zagrała na F8, bardzo ciekawy obrazek, rzadki, bo co nam się teraz narzuca? Większość z nas gra wieża F3, a wieża F3 nie jest dobrym ruchem, bo król idzie na C8 i tu jest bardzo blisko zremisowania tej pozycji. Król jest za daleko, za wolny jest król. Okazuje się, że w tej sytuacji jednym z lepszych zagrań jest zagranie F4.
Oddanie tego pionka. Okazuje się, że jak weźmiemy pionka, podejdziemy teraz z królem. Król czarny jest odcięty tutaj, więc bardzo łatwy marsz króla i pionkiem. Pozycja jest w zasadzie wygrana białymi. No właśnie, bardzo ciekawe opcje, ale po wieża F8, wieża zagrała na D7, dlatego też widzimy tutaj figury nie dość, że koordynują powiedzmy króla troszeczkę, to jeszcze naciskają na C7. Hetman zagrał na C5 z obroną, prosta rzecz, F7, zaawansowany pion już jest bardzo mocno, król C8, wieża D5, hetman A3. No tutaj Janek rozgrywa tutaj te pozycje naprawdę po mistrzowsku, hetman F3, troszeczkę szybciej już przestawię, bicie na A2, król E1. Król oczywiście nie liczy się z jednym pionkiem, A2 nie ma to znaczenia, ten jest zaawansowany, to wygrywa partię. Król B8, hetman E4, tutaj król sobie pouciekał, hetman gdzieś jeszcze próbuje i wieża D7. Bardzo sprytne zagranie, bo jak tutaj jest bicie, to jest szach i zdobycie wieży, więc pionek jest broniony pośrednio i bezpośrednio. Wieża C8, wieża E7 i tutaj już grożą ostateczne ruchy. Szach nastąpił, królem, jeszcze trzeba białym królem tutaj odpowiednio uciec. Opcja wymiany jak najbardziej dobra dla białych. Tutaj król troszeczkę wyżej podszedł i po tym ruchu król znalazł dobre miejsce, bo po szachu jest hetman G4. I po szachu jest król G2. I w tym momencie szachy się skończyły. Tylko hetman ładnie tutaj tego króla zasłonił. Jest zapis partii, można sobie spokojnie to jeszcze przeanalizować. Po hetman F6 nastąpiła wieża E8 z naciskiem bezpośrednim. Szach nastąpił i hetman E4. Po tym ruchu Pragnananda poddał partię, no bo tu już są ostateczne groźby wybicia i doprowadzenia pionka do pola przemiany. Przejdźmy do drugiej partii, równie ciekawa i widowiskowa. Otóż D4, Janek gra czarnymi, tutaj nastąpił system Greenfelda, D5, wybicie. Greenfeld jest o tyle ciekawy, że można naprawdę bardzo ostro sobie to grać. Znaczy ja ze strony czarnych tego nie grywam nigdy, nigdy nie grałem. Wolę to grać białymi zdecydowanie. Ale Janek tu oczywiście sobie testuje różne debiuty, goniec G7. Plan czarnych jest taki, żeby właśnie atakować centrum. Skoczek zagrywa na E2, roszada, tutaj goniec E3, czyli wzmocnienie punktu D4, skoczek C6. Roszada nastąpiła E6 i bicie na C5. Jeden z wariantów, mi powiem szczerze, się to zawsze podobało, gdy skoczek tutaj broni, wszystko się broni. Ale jak to grać dalej? No właśnie, Janek gra hetman A5. Tutaj chodzi o to, żeby rozwinąć za chwilę gońca, zagrać wieża D8 i próbować naciskać na punkt C5 powiedzmy. W tym momencie F4 nastąpiło, bardzo fajne też posunięcie, bo czasami blokujemy gońca czarnopolowego. Wieża D8, no i hetman E1. Hetman E1 raczej jest tutaj ruchem takim chyba błędnym, tak mi się wydaje. Silniki podpowiadają, że hetman B3 jest lepsze, bo właśnie po hetman E1 jest hetman, po wieża D8 hetman E1 jest hetman A4. I nie ma jak bronić pionka E4 w tym momencie. A po hetman B3, no nie wiem jak grać. Hetman C7 musiałby wrócić. Tutaj trzeba uważać na takie posunięcia jak skoczek na A5 i hetman mógłby wrócić, pilnować. Byłoby chyba wszystko dobrze. Wieża D8, hetman E1. W tym momencie hetman A4, goniec zagrał i wzięcie piona. I wydaje się, że już tutaj czarne mają fajną grę. Silnik mówi równa, ale z praktycznego punktu widzenia cały czas powtarzam, że jednak chyba czarnymi się gra teraz to łatwiej. Jeszcze jest problem z gońcem C8, ale to za chwilę pewnie zostanie rozwiązane. Skoczek na G3, hetman na D3, wieża C1 i goniec D7. Tu czasami goniec na E8 sobie może fajnie zagrać. Hetman F2, skoczek A5. No to są takie typowe plany. Ten goniec za chwilę będzie miał też fajną opcję po diagonali. Goniec na C2 i hetman zagrywa na A6. Hetman znalazł fajną placówkę. To jest dobre miejsce dla hetmana w tym układzie. Czasami trzeba uważać na takie ruchy F5, ale tu się wszystko dobrze trzyma. Goniec D4. I Janek wybił. Co ciekawe, właśnie ostatni obrońca króla został wymieniony, ale król nadal jest tutaj bezpieczny. Goniec B5 z opcją na wieżę, wieża z F na D1. I teraz posunięcie takie typowe w Greenfeldzie. Zresztą ruch bardzo dobry, jest to posunięcie F5. Bardzo fajnie te pionki wyglądają, one są mocne. Nie pozwala przeciwnikowi tutaj Janek grać skoczkiem lub gońcem na E4. To są ważne punkty w centrum. Obronione. H4, typowy plan ataku na domek przeciwnika. Wieża D7, mała asekuracja, przy okazji też wieżę można wprowadzić. Wieża E1, wieża AD8. I posunięcie C6. Ruch niezrozumiały tak naprawdę, niepotrzebny, ale ciekawe rzeczy mogą się na przykład dziać po ruchu H5.
Ruch H5, wieża na przykład bije na D4, HG, HG. No bo konsekwentnie chyba tym pionkiem trzeba próbować grać. I co ciekawe, nie wiem czy Hindus by tu dostrzegł coś takiego, ale skoczek H5 jest bardzo ciekawym ruchem. Podobno po wybiciu jest remis i po tym szachu. Przepraszam, nie po szachu, tylko po Hetman H4. Tutaj prawdopodobnie jest remis, ale silnik widzi daleko, człowiek nie do końca. No ale myślę, że zawodnicy tego pokroju, co pragnę Nanda, no to troszeczkę już się wymaga więcej od nich. Tak nie poszło. Ruch C6. W sumie nie wiem, dlaczego to posunięcie zostało zagrane. Janek po prostu wybił skoczkiem. Już chyba widzimy, dlaczego wieża chciała przerwać komunikację. Bo jakbyśmy zbili to hetmanem, no to tutaj goniec czasami bije na przykład na F5 z atakiem na hetmana. Więc po tym ruchu skoczek C6 z zimną krwią Janek tutaj to wybija. I hetman A2. Bardzo ładne posunięcie. Goniec nie ma ruchu B3, a hetman przy okazji fajnie atakuje wieżę. Jest na związaniu, jest dobrze. Wymiana hetmanów jak najbardziej korzystna czarnymi w tym momencie. Hetman E3 i skoczek D4. Tutaj dokładniejszym zagraniem byłoby zagranie goniec C4. Nie dość, że atakujemy wieżę, to przy okazji nie ma takiego ruchu jak goniec B3. I na przykład wieża E8 to król F7. Po wymianie tych wież czarne stoją wyśmienicie i bezpiecznie i po prostu dobrze. Jednak to, co zagrał Janek, nie jest jakimś błędem. To też oczywiście daje radę. Tutaj nastąpił ruch wieża E8, król F7. No i wymiana wież i goniec B1. W tym momencie hetman D5. I widzimy dwa pionki więcej czarnych. To jest pozycja, którą trzeba oczywiście zrealizować bez dwóch zdań. Hetman na A3, hetman D6. Widzimy, że Janek nie liczy się z pionkiem na A7, który nie ma kompletnie sensu. Zawsze tutaj ten pionek na F4 też pada. Goniec dał szacha, król G7. Hetman E3 wrócił z obroną oczywiście, wieża E8, fajnie figury ze sobą koordynują, szach na C7, król H6. Król znalazł dobrą placówkę. W tym momencie, jakbyśmy na przykład wzięli tę wieżę, no to bardzo nieciekawa sytuacja powstaje czarnymi, dlatego że hetman zbija skoczka, król musi uciekać sobie tutaj na H6, jedyne pole, i ciekawy ruch, moi drodzy, mógłby nastąpić. Skoczek F5. Jeżeli wybijamy, no to czarne przegrywają, bo dostają szybko mata, więc w tym wypadku trzeba było zagrać królem i skoczek na G7. Bicie albo zagranie na G4 wiąże się z F4, z F5, przepraszam, i tutaj są kłopoty. Mógłby nastąpić wieczny szach. No tak nie było. Na szczęście Janek wszystko przeliczył. To nie jest tak łatwo zbić od razu wieżę. W tym momencie po król H6 hetman zagrał na C1. Koniec C6, pełna stabilizacja, obrona, pięknie to wygląda. Wieża F7, jakieś próby tutaj, sztuczek, coś w tym stylu. I wieża E2, kosmiczne, fajne posunięcie. Zbić nie można, bo bijemy i widełki wygrywamy bardzo szybko. Król H2, wieża zbiła na G2, król H3 i wieża G3. Partia się skończyła, białe się poddały z uwagi cały czas właśnie na te widełki. Taktyka tutaj działa w sposób dosyć prosty. Mat w 11, ale to chyba już bez znaczenia, nie trzeba dawać mata, wystarczy łatwo zrealizować wygraną. Ten pojedynek był bardzo ważny dla Janka, gdyż Pregnananda prowadził w turnieju i tutaj lidera troszeczkę skrócił. Trzymamy kciuki. Dzisiaj, 28 kwietnia, Janek gra partię, ostatni mecz z Erikiem Hansenem. Mamy nadzieję, że będzie gładka wygrana, gdyż Erik Hansen jest najsłabszy w stawce, ale nie możemy lekceważyć nikogo. Trzymamy kciuki za Janka, bo bardzo ciekawe pojedynki jeszcze przed nami. Dzięki serdecznie za uwagę. Polecam sklep szachowo.pl. Macie 10% zniżki na zakupy na kod rabatowy Pan Szachus. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Cześć.